Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z badań operacyjnych chciałam Wam pokazać szczególny przypadek zagadnienia transportowego, gdzie odpowiednie dobranie metody budowy planu pierwszego pozwala już na zakończenie rozwiązywania takiego zagadnienia transportowego. To nie jest zawsze tak, że tutaj jaką metodę ja zastosuję, to wszystko będzie od razu wymagało kolejnych usprawnień, popraw. Nie zawsze tak jest. Ja polecam Wam osobiście metodę minimum macierzy kosztów. Jest to metoda bazująca na kosztach, które są na odpowiednich trasach. Ja dla swojego usprawnienia tutaj zaznaczam je zawsze kolorem, bo jest mi wtedy po prostu łatwiej widzieć te koszty, które ja muszę brać pod uwagę przy kolejnych decyzjach co do wielkości transportu na odpowiednich trasach. Nasze zadanie polega na tym, że mamy 4 dostawców i mamy 5 odbiorców. Każdy odbiorca określa swoje zapotrzebowanie, ile chce danego towaru przyjąć, a każdy z dostawców ma określony poziom wysyłek, czyli podaży, inaczej mówiąc bardziej poprawnie, jaki ma w swoich magazynach czy na swoich składach. Ale ile towaru od którego dostawcy do którego odbiorcy wysłać, aby każdy był zadowolony, czyli otrzymał swój towar, a każdy wysłał nie więcej niż posiada, ale najważniejsze, po jak najniższym koszcie, my musimy zdecydować jak w jakiś, jakby to powiedzieć, mądry sposób. Od tego zaczynamy, że można sobie wzrokowo podejrzeć, ale spośród tych analizowanych kosztów jednostkowych na danych trasach musimy zawsze kierować się jak najniższymi kosztami, jeżeli oczywiście budujemy metodę minimum macierzy kosztów, a ona ma duże szanse powodzenia tego, że albo nie będziemy poprawiać tego planu początkowego, albo tych popraw będzie znacznie mniej niż przykładowo przy zastosowaniu metody minimum, metody tego kąta północno-zachodniego. I teraz tak, jeżeli ja chcę tutaj poniżej uzupełniać pole transportu między dostawcami a odbiorcami, muszę się kierować macierzą kosztów, jaką tutaj mam i wybierać na początek te trasy, gdzie koszt jednostkowy jest najniższy. Spośród zaznaczonych na żółto, czyli branych pod uwagę, najniższy koszt transportu jest na trasie między trzecim dostawcą a drugim odbiorcą. A więc w tym miejscu mogę, odbiorca chce 13 jednostek towaru, a dostawca ma 27. Oznacza to tyle, że tutaj mogę wysłać na tą trasę maksymalnie 13 jednostek. Co to mi daje? To, że odbiorca drugi już w ogóle nie jest brany pod uwagę, bo on już więcej już nie oczekuje. Wszystko, co potrzebował, zostało mu wysłane. Teraz spośród pozostałych zaznaczonych na żółto wielkości transportu, czyli tych kosztów jednostkowych, najniższy możliwy koszt, jaki możemy brać pod uwagę, wynosi tutaj na przykład 2 i w tym momencie na tej trasie, która mu odpowiada, między dostawcą czwartym a odbiorcą pierwszym maksymalnie będzie przewiezionych 13 jednostek towaru. Dlaczego? Bo odbiorca pierwszy chciał 13 maksymalnie, a odbiorca czwarty miał 17, czyli zostało mu w magazynie jeszcze 4. A odbiorca pierwszy nie będzie brany w ogóle już pod uwagę przy rozważaniu kolejnych tras, ponieważ całe jego zapotrzebowanie zostało zrealizowane. Dalej idąc, minimalna wysokość tych kosztów jednostkowych na pozostałych trasach, które bierzemy pod uwagę, wynosi 3. Jest to zarówno tutaj, jak i tutaj. W tym momencie, no jeszcze jest jedna pozycja tutaj, 3.
Jeżeli w tym momencie weźmiemy sobie dowolne 3, bo każda trójka jest sobie równa, a więc na przykład na tej terasie, czyli odpowiada to kombinacji czwarty dostawca i trzeci odbiorca. W tym miejscu odbiorca trzeci chce 20 jednostek danego produktu, a dostawca czwarty ma już tylko 4 jednostki takiego towaru. A więc w tym momencie my tutaj decydujemy, że na tej trasie będzie przewiezionych tylko 4 jednostki, no bo fizycznie się nie da przewieźć więcej niż posiada dany dostawca. A więc wykreślamy całkowicie z brania pod uwagę dostawcę czwartego, bo on już nie ma nic do wywiezienia. Kolejna rozważana tutaj ilość tras to już tylko jest 9, przepraszam, i najniższy możliwy koszt wynosi w tym momencie 3, jest tutaj i tutaj. Który wybierzemy? Nasza sprawa. Jeżeli idąc po kolei tutaj wybiorę na przykład tą trasę, bo ona ma najniższy dotychczas ten koszt równy 3, spośród pozostałych rozważanych, widzimy, że dostawca drugi ma 16 jednostek produktu, a odbiorca trzeci ma też chęć tylko na 16 jednostek, a więc dokładnie wysyłamy 16. Oznacza to wtedy, że zarówno dostawca drugi nic już więcej w magazynie nie będzie miał, ale również odbiorca trzeci też nic więcej też nie będzie chciał otrzymywać. A więc dlatego wykreślam spośród rozważanych tutaj tych 9 kosztów te trasy, gdzie występował dostawca drugi, jak i odbiorca trzeci. Zostały nam 4 trasy, z czego najniższy możliwy koszt wynosi 3 spośród tych rozważanych i odpowiada to trasie między dostawcą pierwszym a odbiorcą czwartym. Na tym polu widzimy, że odbiorca czwarty chce otrzymywać 19 jednostek towaru, a dostawca pierwszy 26 ma w magazynie, a więc w tym momencie na tej terasie zostanie przewiezionych 19 jednostek danego produktu po koszcie jednostkowym 3 na przykład złote za jednostkę. Oznacza to tyle, że odbiorca czwarty dostał wszystko, co potrzebował i nic więcej od nas nie oczekuje. Zostały więc nam 2 trasy, gdzie koszt jednostkowy jest 7 i 7, czyli ten sam, do odbiorcy piątego, więc zarówno tutaj na tej trasie między dostawcą pierwszym, jak widzimy, a odbiorcą piątym, tu przewiezionych zostanie pozostałe żądane 7 jednostek, a tutaj między dostawcą trzeci, a odbiorcą piątym wysłane zostanie 14 jednostek tego towaru. Mamy więc ustalony ten plan początkowy, czyli plan numer 1, metodą minimum macierzy kosztów, ale czy jest to plan optymalny, czy też nie, musimy to sprawdzić. Koszt realizacji tego planu, jak tutaj widzieliśmy, od razu cały czas się narastał, bo dodawałam kolejne przewozy, transporty. Obecnie wynosi 303 jednostki pieniężne. Czy to złotówki, tysiące złotych, czy miliony euro, to już kwestia jest treści zadania. Żeby się dowiedzieć, czy ten transport jest najlepszy możliwy przy tym poziomie tutaj kosztów, jaki został zadany i przy tych popytach i podażach, które tutaj mamy, musimy sprawdzić, jakie są wartości wskaźników optymalności, czyli delta i j. One się równają koszty pośrednie minus koszty bezpośrednie. Koszty bezpośrednie są tutaj podane u góry i nimi się kierowaliśmy przy podejmowaniu decyzji co do postaci tego planu pierwszego. Brakuje nam tylko kosztów pośrednich. Koszty pośrednie, mamy ich tyle, co było tras, czyli 4 razy 5, czyli 20. W tym momencie najlepiej kolorem na tych kosztach pośrednich zaznaczyć te koszty, które faktycznie zostały wykonane na tych trasach. A więc ja to, zobaczcie co robię.
podlinkowuję, że koszt pośredni jest równy kosztem bezpośredniemu tam, gdzie faktycznie był transport. Ja to robię kolorem dla odróżnienia. Jest to bardzo praktyczne. I teraz zobaczcie, tak samo 7, 7, na tej trasie było 3 i zostaje mi do skopiowania tutaj i przeniesienia formuły, że to jest ta siódemka, która jest tutaj wyżej. I pozostałe elementy na razie są równe 0. Dlaczego? Bo musimy je uzupełnić. Oznacza to tyle, że wszystkie pola białe, początkowo równe 0, są to jakieś koszty pośrednie. One stanowią faktycznie sumę wiersza, jak i kolumny, elementu odpowiedniego wiersza i kolumny. Oznacza to tutaj, że na przykład ten wynik stanowi sumę tej wartości U i tej wartości V. Mamy tak zwane zmienne sztuczne, jakieś dodatkowe, które nam są potrzebne do wyznaczenia tych kosztów. I jeżeli musimy wyzerować, zawsze wyzerowujemy jedną z wartości. Jest to nam konieczne do rozwiązania układu. Jeżeli tu jest 0 i teraz tu jest 3, oznacza to tyle, że ta zmienna V4 musi się równać 3. Dlaczego? Bo w teorii brzmi to tak, że wartość tego wiersza plus wartość z tej kolumny tutaj w nagłówku musi nam dać 3. Jeżeli tu założyłam, że się równa 0, a suma ma dawać 3, to oznacza, że ta zmienna musiała wynosić 3. Dalej idąc, jeżeli tu jest 0, a wynik tej wartości plus tego 0 daje mi 7, oznacza to, że ta zmienna musiała wynosić 7. I ile wynosi na przykład teraz U3? U3 plus V5, które równało się już na pewno 7, ma nam dawać taka suma 7. Oznacza to tyle, że U3 musi się równać 0. A więc w tym momencie musimy zauważyć, że jeżeli U3 równa się 0, a V5 jest 7, to suma jest 7. Zgadza się. Teraz idąc dalej, jeżeli U3 przyjmę, że równało się 0, bo tyle mi przed chwilą wyszło, to pytanie, ile wynosi V2? Wiemy, że V2 plus U3, który jest 0, musi nam dawać 1. Oznacza to tyle, że V2 równa się 1. Pozostaje nam uzupełnienie, ile wynosi U2 i U4, tak jak V1 i V2. Jeżeli w tym momencie nie mam już żadnego powiązania, ja muszę przyjąć, że któraś z tych zmiennych jest równa 0. Dlaczego? Bo inaczej tego nie rozwiążę. Więc jeżeli U4 przyjmę, że jest 0, to oznacza, że V1 musiało się równać 2. Bo suma U4 równa 0 plus V1 równe 2 musi nam dawać 2, czyli tu muszę mieć 2. Jeżeli przyjęłam U4 równe 0 i dodaję to do V3, którego wartość nie znam, a wynosi mi wynik tego dodawania 3, oznacza to tyle, że V3 musiało się równać 3. Teraz, jeżeli nie znam wartości U2, ale dodam do tego V3, które równa się 3, a wynik wynosi 3, to ja muszę przyjąć, że te U2 musiało się równać 0. W tym momencie otrzymujemy już tutaj w środku wartości kosztów pośrednich dla tego pierwszego planu, który, jak zaraz pokażę, jest optymalny. Dlaczego? Bo po policzeniu odpowiednio każdy koszt pośredni, czyli te wyniki minus te wyniki tutaj podane, otrzymujemy wyniki podane poniżej, są to te wskaźniki optymalności. I jeżeli chcemy rozważać, czy dany plan jest optymalny, czy też nie, chcemy, żeby każda z tych delt, która jest zaznaczona tutaj, w tej macierzy 4 na 5, była mniejsza lub równa 0. U nas takie wyniki wyszły, a więc można w tym momencie stwierdzić, że ten konkretny plan jest optymalny. Nie trzeba go w żaden sposób poprawiać i to też jest normalne, że plan może być pierwszy już optymalny. Także jeżeli nie chcecie po
poprawiać tego, czy tam nie zajmować sobie tym zadaniem za dużo czasu, polecam od razu zastosowanie metody minimum macierzy kosztów, bo albo nie będziecie mieli w ogóle poprawy tego planu, nie trzeba będzie tego zastosowywać, albo będziecie mieć jedno, maks dwie poprawki, czyli dwie iteracje tego planu. W tym przypadku jeszcze jedna jest ważna wskazówka. Jeżeli wskaźniki delta i j liczycie odwrotnie, czyli cj, czyli to minus koszty pośrednie, to w tym momencie Wasz plan jest optymalny, gdy wszystkie tutaj wyniki są albo zerowe, albo dodatnie. Czyli w zależności od tego, jak liczycie wskaźnik optymalności, czyli tą deltę i j, tak szukacie albo wartości ujemnych lub zerowych, tak jak ja robiłam, albo odwrotnie, przy odwrotnym zdefiniowaniu, że to są koszty bezpośrednie minus koszty pośrednie, my oczekujemy, że wszystkie nasze wskaźniki optymalności są albo dodatnie, albo zerowe. Jeżeli macie jakieś problemy ze swoimi zadaniami, możecie do mnie pisać bezpośrednio czy ze strony internetowej tutaj podanej, czy pisać na maila zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taka możliwość, jak najbardziej się z Wami skontaktuję. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do oglądania.